Wracamy do Lubaczowa. Do przerwy Pogoń Soku Lubaczów gospodarze prowadzą. 1-0 po golu Oskara Majdy. Z końcówki pierwszej połowy 1-0 z Czarnymi Połaniec. Ten rzut karny strzelony na ratę przez Oskara Majdę. Obroniony w pierwsze tempo przez Wieczerzaka. Dobitka okazała się już skuteczna. Pierwsza połowa dość, proszę Państwa, wyrównana. Tutaj oba zespoły jakieś tam sobie szanse stworzyły. Nie było to może dużo takich stuprocentowych okazji do zdobycia gola. Najlepszą dla gości miał Banik. Na początku spotkania trafił głową w słupek, w zasadzie piłką po strzale głową trafił w słupek Banik. Pogoń bez specjalnych konkretów, natomiast ten rzut karny sprokurowany przez Kierysa spowodował, że mamy prowadzenie drużyny gospodarzy. Tutaj kolejny faul i kolejna żółta kartka. W pierwszej połowie ukarany Kierys, tutaj ukarany Jaskot. Skład obydwu zespołów: Siri, Gul, Król, Majda, Rębisz, Rosjakow, Bielenda, Bystryk, Rusjan, Rob, Duda i goście: Wieczerzak, Jaskot, Galara, Banik, Kramarz, Bawor, Smoleń, Kierys, Guca, Kardy i Słoma. Tak to wygląda, po przerwie zmian nie mieliśmy. No i okazja, po stałym fragmencie gry. Znowu na dośrodkowanie, tych stałych fragmentów bardzo dużo na przestrzeni całej pierwszej połowy, i rzuty wolne, i rzuty rożne, i wrzuty z autu. Tego było najwięcej, jeśli chodzi o takie no, zagrożenie pod obiema bramkami. Tam faul w ofensywie, znowu Pogoń. Zerknijmy, jak wygląda sytuacja na innych stadionach. Przypominam, że spotkanie Korony z Siarką zostało przełożone ze względu na murawę mokrą, zbyt mokrą do tego, by w bezpieczny sposób rozgrywać spotkanie. Awia zremisowała z Wisłoką. Znowu strata punktów. Małecki, Kulon, Machała i Majk wpisywali się na listę strzelców. Znowu strata punktów. Świdniczan Podhale wygrywa ze Świdniczanką 2-0. Seweryn i Hamed zdobywcami bramek. Sandecy znowu wygrywa po golu Wolsztyńskiego i przewodzi w tabeli już z 6-punktową przewagą. Wygrana Skrzo, bardzo prestiżowe spotkanie. Star Starachowice remisuje bezbramkowo do przerwy z Podlasiem. Unia rozpoczęła swoje spotkanie z Lewartem. Stały fragment tym razem będzie miał miejsce dla gości. Wariant ćwiczony, ręka podniesiona. Daleki wrzut, ale bardzo niecelny, praktycznie na głowę rywala. Oj, tutaj nakładką poszedł Rusjan. Piłka w pole karne, prostymi środkami grają Czarni, Bawor. Nie jest to skomplikowana taktyka, po prostu przemieścić piłkę jak najbliżej pola karnego rywala, aby ten się pomylił, aby gdzieś tam spróbować odnaleźć się w sytuacji strzeleckiej. Piłka trafia do Kramarza. Kramarz. Pokazuje się tutaj Jaskot. Kramarz, pole karne. Tomasz Sirek. Drugie połowy za nami. Na razie bez zmian. Czarni ewidentnie że nie dominują, ale mają na to chęć, by wrócić do tego spotkania. Dla Pogoni optymalny wariant oczywiście zdobyć drugi bramki. Majda do środka. Pokazuje się
Król do niego piłka, Król, bardzo dobre zagranie na prawe skrzydło, pokazuje się Majda w polu karnym, zobaczmy, nie, Jakow nie otrzymał piłki. To wszystko kończy się autem. Jakow wcześniej dogrywał, oczywiście te piłki nie otrzymał Kacper Rob. Dynamicznie, też zmieniają się pozycjami, to jest też takie charakterystyczne, myślę, dla zespołu Pogoni Sokół Lubaczów. Ci zawodnicy grający z przodu bardzo, czy też na bokach, bardzo często zmieniają się pozycjami. I to powoduje taki element zaskoczenia, nigdy nie wiadomo, gdzie znajdzie się, czy to Rusjan, czy to Rob, czy Majda. Czasami w rolach skrzydłowych, czasami jako ten najbliżej bramki grający zawodnik, no tak czy inaczej, mamy kolejny już, który to już w tym spotkaniu. Rzut rożny, ponad 10 spokojnie z obydwu stron. Wchodzą teraz piłkarze w światło bramki, by przeszkodzić Wieczerzakowi, błąd! Ale faul na bramkarzu. O, ta piłka będzie, płatać figle, jest naprawdę ślisko. W kierunku Majdy, ten pressing się powiódł, ten pressing spowodował, że wciąż piłka będzie dla gospodarzy. Sporo walki, sporo starć, sporo naciskania rywala z obydwu stron. Muszą wycofać piłkę czarni do Wieczerzaka. A teraz ładny Smoleń. Wreszcie utrzymują się przy piłce czarni. Taki też ładny dla oka sposób. Przesuwają teraz gracze Pogoni. Oj, żółta kartka to powinno być za takie powalenie przeciwnika. Dawaj, dawaj, dobry moment, dawaj! Chyba Bystrek ukarany z tego, co się wydaje, tak. Zgadza się, Oskar Bystrek z żółtą kartką. Żółtą kartę upewniamy zawodnik naszej drużyny, Oskar Bystrek z numerem 17. Rusjan nie da rady trzymać piłki w boisku, tak poszła, jak to się często na boisku mówi. Kramacz faulowany, czy też faulowało, jednak tutaj sędzia ma inną optykę na tą sytuację. Podanie, prawa strona boiska, dobre dogranie w pole karne, no.
Bielenda często w tych bocznych sektorach operuje i stamtąd stara się posyłać piłki dla wchodzących partnerów, ale na razie już bardzo szybko wznowiona. Piłkę Duda, ostateczne uderzenie Majdy, po tym jak udało mu się do piłki dojść, zobaczmy. Z odchylenia ciężko było tam skontrować tak na tyle piłkę, by ta poleciała w światło bramki, szczególnie właśnie, że był odchylony po prostu Majda, ciężko tak strzelić w światło. Bez specjalnych argumentów zespół z Połańca na razie, jeśli chodzi o grę do przodu. No, mieli swoje sytuacje, starają się po tych stałych fragmentach gry no, coś wskórać. Natomiast no, samymi stałymi fragmentami tutaj Pogoni raczej dzisiaj nie pokonają. Tutaj trzeba coś dać ekstra, no, może teraz Kramarz. Ale no ciężko mu dzisiaj idzie, ciężko mu dzisiaj idzie. No i szansa z kolei na wyjście z szczypkim atakiem. Rusjan zostawia piłkę partnerowi, został teraz właśnie troszeczkę z tyłu, aby odebrać piłkę. Tak też się dzieje ta akcja przegrana przez Króla. Zobaczmy strzał! Może trochę z nieprzygotowanej pozycji Kacper próbował, ale brawa za samą decyzję. Można było tutaj, tak jak mówię, jeszcze troszeczkę podciągnąć, może jakiś zwód, zgubić rywala, wtedy tamtego miejsca naprawdę było sporo, ale tak jak mówię, to jest decyzja w ułamku sekundy podejmowana. No właśnie, o takich brakach jakości mówię, Jaskot. No wiadomo, jest pod presją, natomiast no chociażby w boisku, gdzieś do partnera tą piłkę zagrać, postarać się utrzymać przy niej. No to było takie podwórkowe zagranie, wykopanie w aut. Król. Gul. Przekąt, dużo tego grania i to przynosi całkiem niezłe efekty. Interwencja znowu w polu karnym Bawora. Dobre teraz przejęcie, dobry teraz pressing. Źle to zagrali zawodnicy gospodarzy. Kramarz. Kramarz wygonił się. Kramarz przed bramkę. Pewna interwencja Tomasza Syryka. No to było przewidywalne. Odczytana ta intencja przez Sebastiana Dudę. No i dobra, to była dobre zachowanie gracza z numerem 77. Majda przedziera się, ale czy jest to zawodnik prawonożny. To piłka, bo tam leży na murawie jeden z zawodników. 9. minuta spotkania, dwie zmiany w naszej drużynie. Las grę opuszczał Dawid Król oraz Władysław Rosliakow. Obu graczom dziękujemy. Dawid Król, także Władysław Rosliakow opuszczają plac gry. Lukas Guedes, a także Szymon Dziadosz znajdują się na murawie. Pojawili się Szymon Dziadosz z numerem 10 oraz Lukas Guedes z numerem 30. No tutaj przychylałbym się raczej też do tej optyki, że było przewinienie. Przestawił przeciwnika gracz Sokoła, Pogoń Sokół-Lubaczów. I tam za bardzo nie dotknął, ale takich sytuacji jest dużo w trakcie spotkania.
obronną Pogoń, ale piłka wprost w ręce Wieczorzaka. No mało jest tej finalizacji z obu stron. Słoma, no może teraz się popisze w końcu jakimś bardziej udanym dryblingiem, jakimś udanym rajdem. Już spowolniona ta akcja przez czarnych. Brakuje elementu zaskoczenia, jeszcze zagranie do tyłu. Smoleń. Przejęcie Smolenia, trochę sami proszą się momentami o kłopoty tymi zbyt krótkimi podaniami między sobą zawodnicy Pogoni. Ale co z tego? No właśnie, skoro Kramarz nie zrozumiał intencji Smolenia. Denerwują się też na siebie zawodnicy z Połańca. Trudno się dziwić, bo ta gra się nie klei. Ja tutaj też może nie za dużo mówię, ale też to o czymś świadczy. Bo po prostu ta akcja głównie toczy nam się w środku boiska. Kolejne niedokładne podanie. No sami Państwo widzą. Ten mecz jednak na poziomem raczej czwarto niż trzecioligowy w mojej opinii. Ale to jest tylko jeden gol. No, Czarnej nie można na pewno lekceważyć. Pogoń, jeśli chce ten mecz wygrać, to tak jak mówię, najlepiej jakby poszukała drugiego gola, bo no, Czarni to jest zespół nieobliczalny. Zespół, który na pewno do końca się nie podda, nawet jeżeli gra się nie klei, nawet jeżeli nie potrafią stworzyć sobie jakichś większych dobrych szans do zdobycia gola, no to będą tą piłkę wrzucać w obszar szesnastki do samego końca, przez ostatnie pół godziny gry. Kolejna scysja pomiędzy dwoma zawodnikami. Tutaj, no właśnie, 50-50 i leży na murawie jeden z czarnych. Zakończyły się już trzy spotkania, o tym mówiłem. Trwa w tym momencie spotkanie Staru z Podlasiem, tam bez bramek. Nie, gra także z Lewartem. A Czarni popełniają kolejne fały w ofensywie, co jest też po prostu przykładem bezradności, pokazaniem tej bezradności. Remisuje bezbramkowo z Lewartem Lubartów. Może teraz Kramarz, wreszcie trochę więcej przestrzeni. Banik do prawej nogi, teraz do lewej. Banik, uderzenie, no wreszcie sprawdzony Tomasz Sirek. Jeszcze piłka wraca w szesnastkę, ale nic z tego, spalony. No, dobra interwencja Siryka, musiał się wreszcie sprężyć.
Bramkarz Pogoni, zobaczmy, no długo, długo holował tą piłkę, zastanawiał się Michał Banik, jak tą akcję zakończyć, ale tutaj dobrze ustawiony Sirk. Możliwości, aby puścił ten strzał. Nabiera rozpędu teraz. Akcja czarnych, no ale Słoma naprawdę dzisiaj, no nie chce się znęcać jakoś nad występem tego gracza, ale no po prostu wygląda słabo. Znowu faul, ale nie, nic nie wskurał. Pogoń przeprowadza zmiany. Jewkeni Nemtinow melduje się na placu w miejsce Serhiego Rusjana. A na placu gry pojawił się Jewkeni Nemtinow z numerem 20. Zawodnik Biotka S. Jarosław. 28-letni Ukrainiec Jewkeni Nemtinow. 1,80 m wzrostu, urodzony w Czerwnicy. W przyszłości sporo tych klubów zwiedził. Monolit Ilczywik, Bukowina, także druga drużyna Dynama Kijów, Ingulec, Agrobiznes, klub w Polsce grał w Kluczborku, potem na Słowacji, w Tatranie Preszów. Potem już w JKS-ie Jarosław, bo znowu bardzo ostre starcie. Będzie żółta kartka zapewne. Zobaczmy może powtórkę za chwilę, bo tutaj się dzieje dość dużo. No, trafiony w głowę zawodnik Pogoni, chyba ukarany żółtą kartką, tak. Ale to było raczej takie starcie 50 na 50. Czerwona kartka. Dla kogoś ze sztabu, dla trenera? Chyba tak. Trener Witowicz wyrzucony na trybuny. Nie wiem za bardzo za co, no ciężko powiedzieć, czy tam coś powiedział trener, czy wpadł na boisko, zobaczmy. No faul, tak, i bardzo ostry, natomiast tutaj nie powiedziałbym, że Smoleń jakoś zrobił to specjalnie. Raczej chciał powalczyć o główkę, przeciąć to. No takie niefortunne starcie, miejmy nadzieję, że tam nic nie stało Mateuszowi Bielędzie. Żółta kartka, adekwatna kara, bo ostre wejście, ale tak jak mówię, tutaj nie było takiej specjalnej złośliwości, przecież też ucierpiał w tym starciu Smoleń, aby jakąś krzywdę zrobić rywalowi bardziej tutaj. Po prostu patrzył w kierunku piłki Smolenia, rywal też chciał tą główkę wygrać. Lukas na Majdę, wyglądało to na średnio odpowiedzialne zagranie. Do końca tego spotkania. Przejęcie Majda! Szansa Majda! Ale sami sobie tutaj napytali też biedy zawodnicy czarnych. Taką nieodpowiedzialnością w defensywie. No i miał szansę swoją Majda na drugie trafienie. Zobaczmy jeszcze raz. No tutaj nic się nie powinno wydarzyć. Ojej, fatalnie. No jeden, drugi błąd. Co też robi Smoleń? No co też robi w tej sytuacji Jaskot? Fatalna ta
fatalne to zachowanie jednego i drugiego. No, bardzo dużo szczęścia dla drużyny gości, że tu nie było 2-0. A też Majda tak niezbyt przekonany, chyba sam do końca nie wierzył w to, że mu tak ułatwili rywale zadanie, no bo sami mu stworzyli tą sytuację praktycznie przeciwnicy. Znowu tą lewą stroną, teraz Smolen musi wracać, jest przy piłce Dziadosz, świeże siły po stronie Pogoni Sokół. Gula, natomiast nie myślę, faul mądry. Przerwana akcja bez kartki. Myślę, że nie będzie miał pretensji trener. Przerwana znowu dobrą dyspozycją w defensywie drużyny Pogoni. No i teraz będzie szansa. Być może na oddanie strzału. Rob zablokowany. Chyba trzeba było zagrać do Dziadosza, troszeczkę Rob poskąpił, myślę, w tej sytuacji. Trzeba było się podzielić piłką, świetnie wchodził tutaj Dziadosz, był sam praktycznie. Zagranie Bawora do zapomnienia. Strata, ale ma sporo sił też, żeby wrócić. Nemkinow, no i fauluje przeciwnik. Ale mówię, no te faule mądre, o ile można tak powiedzieć, przerywają błyskawicznie te akcje i to jest dobre, bo mogą się wrócić zawodnicy Pogoni na własną połowę. Teraz znowu fatalnie grają czarni. Naprawdę, powiem szczerze, bardzo słabo to wygląda. Lider Galara też nic dzisiaj nie dał kompletnie zespołowi. Upomniany zawodnik czarnych, Olivier Galara z numerem 5. Fauluje Dziadoszaj, zarabia żółtą kartkę. Na wślizgu popracował Rob. Dziadosz, ale strata piłki. I teraz wychodzą trójką na czterech zawodników. Gracze z Połańca, pokazuje się Słoma, jeszcze zagranie na Kramarza i gol! Nie ma spalonego, czy też jest? Gol! Chyba, tak uznany. Ale numer, no, czarniej mówiłem, grali słabo, ale jedna akcja, no, tak zastanawiałem się przed chwilą, czy Pogoń będzie ten ostatni kwadrans pilnować w wyniku, czy jednak poszuka tego drugiego gola, no bo szczerze wątpiłem, że czarni tutaj coś zrobią, no ale tak jak mówiłem tu wcześniej, no to jest zespół, którego nigdy nie wolno skreślać, oni będą grali do końca i do końca walczyli o zdobycz bramkową i tak też się dzieje, gola zdobywa
Krystian Kardyś. Na kwadrans przed końcem czasu podstawowego. Świetne to zgranie Kramarza. To jest też zawodnik, który grał wyżej przecież. No i to się tutaj... To było wartością dodaną. Słoma dobrze rozprowadził akcję. No pokazywał tutaj przecież gól, żeby pilnować, a zgubił Kramarza. No i świetnie wszedł w tempo. Zaspała cała ta defensywa Pogoni. Nawet znowu można powiedzieć to, o co można było mieć pretensje w poprzednim spotkaniu, o co mieli pretensje kibice. Że ta gra w defensywie nie jest pewna, że tam brakuje organizacji, że te poszczególne ogniwa nie dają pewności. No i pokazali to teraz. Dobitnie można powiedzieć, że wykorzystali to zawodnicy czarnych, te deficyty w grze obronnej swojego przeciwnika. Ale tu jest sporo grania. Ten mecz poniekąd rozpoczyna się od początku. Mamy remis. Ja już próbował się tutaj Banik znowu uruchomić. Też ciekawe, jak zareagują psychologicznie zawodnicy Pogoni Sokół. Wydawało się, że tutaj być może to 1-0 uda się dotrzymać do końca. Faulowany Dziadosz, też zobaczymy, jak to będzie wyglądało w końcówce, jeśli chodzi o siły, bo też kilka nowych ogniw wpuszczonych przez trenera Konrada Wójtowicza, który już na trybunach, wyrzucony przez sędziego po czerwonej kartce. A czarni na razie czekają ze zmianami. Rob, lewa noga, cięta piłka, cięta szkocka, tak się często mówiło, ze względu na to, że w lidze właśnie szkockiej, czy też na Wyspach ogólnie często się takie piłki zagrywa. Ostatecznie kończy się to wszystko kolejnym rzutem rożny dla gospodarzy. Ale dośrodkowanie z tego narożnika, no już mi się wydawało, że ta piłka wpadnie w boczną siatkę. Proszę zobaczyć jeszcze raz. Kotłowało się Majda znowu, no ale szpech, brakło niewiele. Ale to jest ciekawa sytuacja, bo stali dość blisko bramki zawodnicy gospodarzy. Nie było jakiegoś wielkiego nabiegu i też dość blisko swojej bramki musieli być ustawieni czarni, a mimo to ta piłka tak dobrze bita, tak dochodząca do bramki, że nie dało się, jak widać, wybić piłki, patrząc z perspektywy defensywy czarnych. A Majdzie brakło niewiele. Takie spotkanie, w którym też ten bezpośredni wynik może się potem liczyć. Ja często o tym wspominam, że no te spotkania nawet na początku sezonu tych drużyn, które powiedzmy, że można już w miarę powiedzieć, o co będą walczyły, no to mogą się potem liczyć. Poszczególne mecze na koniec sezonu często bierze się to pod uwagę przy analizie spadków, awansów. No bo przy równej liczbie punktów wtedy ten... No i mecz bezpośredni się liczy, to będzie kartka na 100%. Dla Kieryś czerwona od razu osłabia swój zespół. No, no nie wiem, czy można zagrać gorzej, powiem szczerze, rzut karny, czerwona kartka, no... To jest rzeźnickie wejście Kieryś. Mógł tutaj urwać nogę przeciwnikowi. Mamy zmiany, może o zmianach za chwilę pokażmy, może najpierw powtórkę tego wejścia. 80. minucie spotkania. Czerwoną kartką karany został zawodnik. Ojej, ojej, ojej. Na złamanie nogi to wejście Kielca, no i bez żadnych wątpliwości. Askier, a miał już przecież też na swoim końcu żółtą kartkę, więc
To tylko dopełnia, można powiedzieć, tej sytuacji. Popiela i Gawle meldują się na murawie. Jak to zszedł? Jeszcze raz proszę o grafikę. Bardzo bym był wdzięczny, gdyby ta grafika... O, Bystrek i Rob, a więc no, zawodnicy, którzy się napracowali w ofensywie. Mateusz Popiela, Grzegorz Gawle już na placu. Nie, no tutaj po prostu brak słów wejść. Mógł naprawdę doznać bardzo groźnej kontuzji Lukas. Dziesięć minut do końca, już w zasadzie 9, jeśli chodzi o czas podstawowy. No i mają swój czas, mają swój moment zawodnicy gospodarzy. Grają w przewadze i chyba w przewadze będą grali do końca. Czy uda się tutaj dopiąć swego jeszcze Słoma? Znowu wejście na żółtą kartkę. Bardzo, bardzo ostre momentami jest to spotkanie, trzeszczą kość. Gawle. Być może uderzyć. Odległość całkiem przyjemna do tego, by tak spróbować się po koźle strzelić na bramkę. Gawle. 83. minuta. Gawle. Mocno, ale na poprzeczko. A spodziewałem się raczej bardziej płaskiego uderzenia, powiem szczerze. Pogoń, znowu taka piłka w pole karne, ależ interwencja Wieczerzaka, wow! O, naprawdę, ten bramkarz potrafi czynić cuda. Ależ to obronił Wieczerzak. Zobaczmy jeszcze raz. Mocny strzał, między oczy dostał piłkę nad głową Marcin Wieczerzak, ale jest to bramkarz na pewno, który potrafi pomóc zespołowi. Spalony, nawet gdyby tam trafił Kinow, to gola by nie było. No, cisną. Pogoniści, trudno się dziwić. Mają, mówię, swoje kilka minut, gdzie raczej będą na pewno stwarzali sobie sytuację do tego, by wygrać. I na razie utrzymuje ich mecz. Wieczerzak, fatalne teraz wybicie. No, trafia do Słomy. Szczęśliwie. Ale niewiele brakło, a tam by przeszła ta piłka. Emtidow, prawa strona. Trzymają się przy piłce, zespół Pogoni. Trochę teraz takie bezkrólewie, nie wiadomo, kto tą akcję weźmie na siebie. Gul faulowany. No i będzie znowu szansa dla Gawle, by uderzyć. Może lepiej niż poprzednim razem. Kramarz. Asystent przy bramce. No, szybko rozegrane. Sędzia tutaj już zaczął swoją robotę, więc ta gra musi zostać rozpoczęta na jego komendę. Cześć, Sędzia,
Gawle. 86. minuta. Gawle! O tym razem tak jak się spodziewałem. Ale gdzieś tam pomoże chyba ta piłka. Zobaczmy. O tak. Po biodrze wyskakującego do góry Smolenia. Ścisnęła się na rzut rożny, ale ten strzał był ciekawy. Teraz zobaczmy, piłka w pole karne. Strzał głową nieudany. Czerzek tym razem lepiej niż za poprzednim razem. Na połowę rywala Lukas przejmuje piłkę. Rębisz podciągnął trochę metrów. Teraz w trójkącie ta akcja rozgrywana i kolejny faul. Każda akcja praktycznie przez ostatnie 5 minut kończy się przewinieniem. No i to tak coraz bliżej bramki, bo te dwa ostatnie były trochę dalej. Ten jest już z 17 metrów. No i spójrz, naprawdę ta pozycja jest bardzo dobra do zdobycia gola. Płaski strzał. Znowu Gawle. Po raz drugi Gawle. Spalony. Trzech razy sztuka, tym razem nie zadziałał. Odcinamy, dawaj! Dawaj, dawaj, życie, dawaj jeszcze! Dawaj, panowie, jeszcze jest czas, dawaj, dawaj! Będzie sytuacja! Słyszymy, jeszcze będzie sytuacja z ławki. Pogoni, wiara w to, że się w końcu uda wepchnąć tego gola na 2-1. Stary bezbramkowy, wciąż z Podlasiem. Tam już ostatnia minuta spotkania. Zerknijmy, z kim oba zespoły zagrają w następnej kolejce. Pogoń Sokół gra na wyjeździe z Lewartem Lubartów 21 września o 16. Natomiast zespół Czarnych zagra u siebie z Wiślana Miskawina o godzinie 16, również 21 września. Interwencja Wieczerzaka, pewnie broni ten bramkarz. Ostatnia minuta czasu podstawowego, ze 4-5 pewnie doliczy sędzia. Będzie jeszcze pewnie okazja dla Pogoni, jedna, dwie, by przechylić szale. Teraz może, nie, spalony. Brian Guy wchodzi na murawę w miejsce strzelca bramki, Kardysia. Plac gry opuści Krystian Kardyś z numerem 20. Zawodnikowi drużyny gości dziękujemy za występ, a jego miejsce zajął Brian Guy, 17 lat. Gracz oznaczony numerem 16. 3 razy w wyjściowym składzie w tym sezonie.
7 jego występ w tym sezonie. Ogółem ile doliczył sędzia? Czekamy na informację. Stawiam, że 5 minut. 4 minuty. Troszeczkę mniej. Pogramy, już pół minuty upłynęło, a więc de facto mamy 3,5 minuty tego spotkania. Lukas. Z tej perspektywy, ile udało się stworzyć i jak przebiegało to spotkanie, to remis, to naprawdę dobry wynik dla drużyny z Połańca. Raczej mogą sobie pluć w brodę gospodarze, jeżeli ten mecz skończy się w ten sposób, że stracili 2 punkty. Zostawić piłkę Wieczerzakowi z ławki rezerwowych. No, długa piłka taka na spaw Siryka z jednym z zawodników czarnych. No, to jeszcze było naprawdę ciekawie, gdyby tu gola zdobyli czarni. No, ale idziemy w drugą stronę. Dziadosz, jedna z ostatnich akcji. Majda, to jak nie on. Majda z Jaskotem. Majda przed bramkę. I jest udrożny, a więc jeszcze szansa dla zespołu Pogoni Sokół. Jaskot już chyba nie ma siły, on też ma na swoim koncie żółtą kartkę, nie mógł faulować, bo to byłaby kolejna czerwona kartka. Jeszcze niecałe 2 minuty. Cofana ta piłka, zobaczmy Popiela, oj, żółta kartka za stratę. Wycięcie rywala, no cóż, proszę Państwa, zbliżając delikatnie do podsumowania tego meczu. Nie było to na pewno wielkie widoczne, było to takie spotkanie na pograniczu trzeciej i czwartej ligi, jeśli chodzi o jakość. Dużo strat, dużo niedokładności, sporo stałych fragmentów gry. Na tym opierały, myślę, oba zespoły swoją grę dzisiaj. Ładniejsze dla oka, na pewno to, co robią na murawie zawodnicy Pogoni Sokół, aniżeli czarnych, no ale to się nie liczy. Liczą się gole, Majda zdobył gola po rzucie karnym, na 2 razy strzelanym, można powiedzieć, umieścił piłkę w siatce tuż przed przerwą, wyrównał Kramarz, zgrywając, wyrównał Kardyś po zgraniu głową Kramarza. No i szykuje się nam po prostu na podział punktów. Mimo tego, że ostatnie 10 minut, w zasadzie łącznie prawie 15, po czerwonej kartce dla Igora Kierysa grają podopieczni Wójtowicza w przewadze jednego zawodnika. Ostatnie 20 sekund tutaj, raczej już się chyba nic nie wydarzy. Widzę, pomału też już zmierzałem do wyjścia. Siryk, jeszcze będzie kopnięcie piłki w okolice pola karnego. Łaska, piłka przedłużona, no. Czy się uda jeszcze przeprowadzić jedną zwycięską akcję? Chyba nie. Jeszcze tutaj faulowany zawodnik czarnych. Sędzia już chyba raz chciał skończyć to spotkanie, jeszcze pozwala zagrać piłkę w pole karne. Trzeba tutaj się szybko organizować, patrząc z perspektywy drużyny z Połańca. Szansa, co tam się dzieje, nie ma gola. Ale tam problemy jednego z zawodników. Ale szansa w końcówce, no jak to się... Jak to nie wpadło? Żółta kartka za dyskusję. Dziwne. Jak można dopuścić do czegoś takiego? Może zobaczmy jeszcze raz tę sytuację z chyba interwencją tam Wieczerzaka. Głównego trenera.
Dobry przerzut. Tutaj jeszcze ta akcja w drugie tempo kontynuowana. No i zobaczmy. Ależ interwencja. Wieczorzak uratował swój zespół. Po raz kolejny i można powiedzieć, że wybronił póki co ten remis. Sugerują, że powinna być czerwona kartka za to kopnięcie. No ale sam sobie trochę sędzia napytał biedy, bo przedłużył to spotkanie chyba trochę kilka sekund za bardzo. Można było już to skończyć, gdy piłka była po czasie w środkowej strefie boiska. Jeszcze pozwolił zagrać czarnym, ta akcja się nie powiodła. No i musiał też dokończyć swoją akcję Pogoni. Tutaj już nic się nie wydarzy, sędzia zaraz zakończy to spotkanie, nie wierzę, żeby jeszcze to przeciągał arbiter, bo też no, tych emocji jest sporo, wykopie pewnie piłkę ten, który no, jest myślę bohaterem tego spotkania, Wieczerzak. Ja chyba jemu bym przyznał MVP, bo utrzymał swój zespół, wybronił rzut karny, jakby nie było. Utrzymał swój zespół przy życiu tymi dwoma, trzema kapitalnymi interwencjami w końcówce meczu. I koniec tego spotkania. Tutaj jeszcze chyba były szykowane jakieś zmiany na czas, ale ostatecznie to spotkanie po golach Majdy i Kardysia kończy się remisem 1-1. Myślę, że zasłużony remis w przebiegu tego spotkania, z którego bardziej powinni się cieszyć jednak gracze z Połańca. Dziękuję serdecznie, Maciej Szcześniewski. Do usłyszenia. Spotykamy się na tym stadionie w ostatnim weekend września. Wtedy to będziemy świadkami derbów Podkarpacia. Pogoń Sokół Lubaczów kontra Klub Sportowy Związownicy. Wcześniej, gdyż już w najbliższy wtorek, mecz piłkarskiego Pucharu Polski. Tutaj na tym stadionie drugi zespół Pogoni Sokoła Lubaczów zmierzy się z czwartoligowym JKS-em Jarosław. Początek tego meczu godzina 16. Dzień później w ramach rozgrywek pucharowych pierwsza drużyna Pogoni Sokoła Lubaczów wyjedzie do Przemyśla, gdzie zmierzy się z miejscowym Czubajem. Proszę Państwa, tak więc jeszcze raz zapraszam w najbliższy wtorek na ten obiekt sportowy, godzina 16, mecz piłkarskiego Pucharu Polski na szczeblu wodokręgu Jarosław. Druga drużyna Pogoni Sokoła Lubaczów będzie podejmować czwartoligowy JKS Jarosław. A za dzisiaj dziękuję. Dziękuję za to.